Zapraszamy teraz panią profesor Małgorzatę Krzysztofik, która zaprezentuje nam referat na temat twórczości literackiej Mikołaja Reja. Ja dziękuję pani dyrektor za zaproszenie mnie do tego pięknego muzeum. Mam mówić no tylko pół godziny. O Reju łatwiej jest mówić 5 godzin niż pół godziny. Dlatego to był człowiek jak na tamte czasy wyjątkowy. Dlatego na początek bardzo krótka biografia dla naszej młodzieży, a później powiem tylko o jednym utworze. To widzieliśmy przepiękną inscenizację jednego z najważniejszych jego dzieł. Natomiast moim zdaniem zadałam sobie takie pytanie, co by nam dzisiaj powiedział Rej po tych 450 latach, gdybyśmy go spytali, jak żyć. I odpowiedź na to pytanie znajdujemy w żywocie człowieka poczciwego. Dlatego te pół godziny poświęcę właśnie temu utworowi i też posłuchamy tej przepięknej, naprawdę trudnej, XVI-wiecznej polszczyzny. Czyli bardzo krótko, urodził się w 1505 roku. Nauki pobierał w Skalpmierzu i w Lwowie. W Akademii Krakowskiej był tylko przez jeden rok. Natomiast później udał się na dwór Tenczyńskich i tam uzupełnił swoją edukację. Proszę państwa, istnieje taki mit o Reju, który był człowiekiem nieuczonym. To nieprawda, to mit. Jak na tamte czasy był bardzo dobrze wykształcony. Nawet sam fakt, że parafrazował Księgę Psalmów, świadczy o jego wielkiej erudycji. A skąd ten mit? Pochodzi on z biografii Mikołaja Reja, którą napisał Andrzej Trzecieski. To znaczy ona jest podpisana przez Andrzeja Trzecieskiego, ale badacze, historycy literatury i kultury mówią, że najprawdopodobniej Rej sam ją napisał. I właśnie tam kreuje się na takiego człowieka, któremu wszystko łatwo przychodzi, nie musiał się wiele uczyć, a potem czytamy w tej biografii Bóg, a natura reszty dodał. Czyli dodali tego talentu literackiego, no jak na tamte czasy wyjątkowego. To jest pisarz na wskroś religijny, nie katolicki, był kalwinem. I co jeszcze jest ważne, to był człowiek bardzo zamożny. Jak na tamte czasy posiadał 17 wsi, dwie królewszczyzny, dwa miasteczka, miał 8 dzieci, za granicę nigdy nie wyjechał. Zmarł w roku 1569. Podstawowe cechy twórczości Mikołaja Reja to jest dydaktyzm, moralistyka, ukazanie harmonii człowieka i natury oraz ogromna rola religijności. Rej nieustannie swojego czytelnika poucza, jak żyć. I przed chwilką widzieliśmy właśnie przykład bardzo ważnego dialogu, krótkiej rozprawy między panem wójtem a plebanem, w której widzimy najważniejsze ówczesne problemy religijne, społeczne, obyczajowe. O, i tu właśnie jest na slajdzie pokazana karta tytułowa tego utworu. Natomiast jeszcze słyszałam, że młodzież ma recytować figliki. Rej jest autorem też króciutkich, humorystycznych, 8-wierszowych utworów. One są takimi obrazowymi scenkami. I właśnie to są figliki zamieszczone w Zwierzyńcu i na pewno wszyscy państwo znacie to najsłynniejsze zdanie ze Zwierzyńca. A niechaj narodowie wżdy postronnie znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. I my wiemy, że renesans to czasy, w których pisarze postulują język narodowy w literaturze, języki narodowe. To się dzieje w całej ówczesnej Europie, natomiast niektórzy mówią, że Rej nie znał łaciny, więc pisał po polsku. Nieprawda, świetnie znał łacinę. Jak na tamte czasy był wykształcony, natomiast założenia właśnie propagował tę piękną, XVI-wieczną polszczyznę w swojej literaturze. I teraz utwór, który Rej pisze w zasadzie pod koniec życia. Żywot człowieka poczciwego. Mówi się, że jest to taka jego summa przekonań o życiu, świecie, o człowieku, o tym, co robić, żeby być szczęśliwym, żeby cieszyć się życiem i żeby sobie też tego życia na własne życzenie nie marnować. Wydana krótka rozprawa, pisana właśnie w 1567 roku, wydana rok przed jego śmiercią, wkrótce potem Rej umiera. Tutaj nam daje właśnie taki testament, taki swój literacki testament. Kto jest adresatem? Adresatem żywota człowieka właściwego nie są wszyscy. Nie. Model życia,
który Rej prezentuje, to jest model życia dostępny dla średnio zamożnej szlachty. I ten ideał życia, który on proponuje, też nie jest dla wszystkich, tylko właśnie dla szlachty, dla średnio zamożnej szlachty. My jeszcze elementy tego modelu życia, to będziemy widzieć Mickiewicza panu Tadeuszu w Zasianku Dobrzyńskich, prawda? I to umiłowanie staropolskiej tradycji, obyczajów i też związek z naturą. Proszę Państwa, żywot człowieka poczciwego to jest biografia anonimowego szlachcica od urodzin aż do śmierci. On nawet imienia nie ma, nie. Ale tutaj Rej pokazuje, jak żyć, jak godnie, jak pięknie przeżyć to życie i zaczyna się celowo, świadomie opisem stworzenia świata i człowieka przez Boga. Czyli Rej na początku parafrazuje Księgę Rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że religijność, to jest pisarz na wskroś religijny. Religijność jest fundamentem jego wszelkich innych poglądów, jego wizji świata. I też mówi się, że Rej oswaja w życiu to, co najgorsze, czyli cierpienie, starość, śmierć właśnie przez świadomość miłości Boga. Więc wielka godność człowieka wynika właśnie z tego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i on w zasadzie przez życie doczesne, które w tym modelu, jaki nam Rej daje w żywocie, to jest rajem, on z jednego raju idzie do drugiego raju. I śmierć jest tylko takim momentem, kiedy no po prostu ciało sobie spokojnie zaśnie. Czyli mamy narodziny dziecka, dziecko się rodzi, rodzice muszą poznać, jaki ma charakter, poznają to po kolorze włosów, do tego dobierają odpowiedniego preceptora. Oczywiście nie należy dziecka zbytnio naukami zadręczać, bo to nie ma takiej potrzeby. Trzeba dobrze wychować obywatela. On wyjeżdża za granicę, wraca do kraju i co może zrobić? Może wybrać różne modele życia, ale Rej uważa, że najpiękniejszy model życia to jest właśnie życie w dworku szlacheckim, na swojej wsi. To umiłowanie przyrody jest typowe dla Mikołaja Reja. Więc nasz bohater decyduje się na życie ziemiańskie, żeni się i po prostu spokojnie sobie cieszy się życiem. Ale jednocześnie ten żywot człowieka poczciwego, proszę Państwa, bo nie możemy sprowadzić do 4,5 roku i do doglądania gospodarstwa, bo my byśmy go rozpaczliwie zubożyli. Bo ta miłość do życia, ten ład natury znajduje odzwierciedlenie w ładzie wewnętrznym, o którym zaraz Państwu powiem, przeczytam te fragmenty, które moim zdaniem są ponadczasowe, pomimo że mija 450 lat od jego śmierci. No i wreszcie przychodzi starość, śmierć, ostatnia część żywota człowieka poczciwego, bardzo obszerna. Po prostu Rej mówi staremu człowiekowi, jak się pogodzić z tym, że jest słaby, że już nie domaga i że boi się śmierci. Rejmu tłumaczy, dlaczego nie ma potrzeby bania się śmierci. No i proszę Państwa, takich kilka cytatów muszę zacytować, bo uważam, że wtedy jeszcze raz przed chwilą słuchaliśmy tej polszczyzny przepięknej. Zresztą wynotowałam sobie chociażby krótko, co Rej mówi o człowieku, kim jest człowiek. A tak też Bóg stworzyć raczył człowieka, a tak go stworzył i w niewinności, i w dostojeństwie, i w świątobliwości, i w nieśmiertelności, mało nie jako anioła. Zobaczmy, jaka wielka godność człowieka, której fundamentem jest antropologia biblijna, stworzenie świata. Stworzenie świata i człowieka. No i proszę Państwa, powiedziałam, że ten cały model życia to jest, tak się można by powiedzieć, idealistyczny. I zobaczmy, co Rej pisze o umieraniu. Acz tu do czasu to mizerne ciało w ziemi zostanie, a jako smacznym snem uspokojono będzie. Ale dusza ona wdzięczna już będzie w ręku pańskich. I tak jako Salomon o tym nadomnie napisał. A już będzie w wielkiej radości, a w opiece pańskiej czekała onego wdzięcznego pospołu, czyli zespolenia, z onym ciałem swoim, które było do czasu w ziemi zostało, miłościwego zawołania swego, które już ma z pewnych obietnic pańskich, iż będzie wiecznie sobie z Panem swym królowała, a rozkoszowała. Rej mówi, człowiek ma ogromną godność, jest obrazem podobieństwem samego Boga.
śmierć, zobaczmy, jak pięknie ukazana, spokojny sen i ciało sobie czerpa na zawołanie pańskie. Proszę Państwa, jaki obraz Boga mamy w żywocie człowieka poczciwego, który, tak jak przed chwilą powiedziałam, jest pisany pod koniec życia. To jest Bóg dobry, miłosierny, który człowieka kocha, który przychodzi do niego i w zasadzie wszystko mu daje. Łącznie z tymi przepięknymi, zmieniającymi się jak kalejdoskopie czterema porami roku. Króciutki fragment, którym Rej nam tłumaczy, o co prosić Boga, tak o Bogu pisze. A gdy już wiemy, że Bóg jest miłosierny, a tak dobrotliwy, a iż się Ojcem naszym miłościwym być ozywa, wołajmy się do Niego jako do dobrotliwego Ojca swego. Bóg jest dobry, świat jest piękny. Człowiek posiada niesamowitą godność. Jest obrazem, podobieństwem samego Boga. I proszę Państwa, tu widzę młodzież. Ja kocham młodzież, bo od lat prowadzę wykłady dla maturzystów, pomimo że pracuję na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Właśnie tam te wykłady prowadzę. No i gdybyście się tak dzisiaj spytali, młodzi ludzie, jak się ożenić, co by Wam Rej powiedział? Powiedziałby tak. Powtarza się, co się z miłości ożeni, to też żadnym obyczajem długo w dobrym stanie trwać nie może. Czyli nie żencie się z miłości, absolutnie. Dlaczego? Bo będą prędkie wymówki. A nie wziąłem nic po tobie. Także też za się ona będzie powiadała. A któż cię prosił, abyś mnie był pojmował? Bo powiadają między głodnymi, niedługo miłość trwa, a snać i lada mucha je czasem zwadzi. Proszę Państwa, 450 lat, jakież to aktualne. Rej mówi, że jeżeli ktoś się ożeni z miłości, to za chwilę będą wymówki, że nie dostał posagu i będzie kłótnia. Dlatego Rej wszystko doskonale przelicza na pieniądze. Proszę Państwa, tak, on jest bardzo dobrym gospodarzem. On mówi, żeby się nie ożenić ani za bogata, bo przyjedzie jej rodzina, trzeba będzie przyjąć rodzinę, nie ma czym. Prawda? Ani nie za biedną, no bo to będzie też mezalians i szkoda pieniędzy. Więc Rej, oprócz tego, że kocha życie, że jest bardzo głęboko religijny, to też świetnie umie gospodarować pieniędzmi. Więc młodzi ludzie, pamiętajcie, że Rej mówi, nie żenić się z miłości, tylko czasy dobrze przemyśleć. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no z wyrachowania, ale za chwilę, kiedy czytamy ten sam żywot człowieka poczciwego, proszę Państwa, tu nie ma takiego modelu miłości romantycznej. Model miłości romantycznej pojawia się u nas w literaturze i w kulturze dopiero w wieku XIX, wraz z Mickiewiczem, stałym tym szeregiem nieszczęśliwych kochanków, którzy sobie, prawda, przykładem Webera strzelają w głowę, ale w dobie staropolskiej ten model nie przystaje do życia, absolutnie. Rej za chwilę powie, żeby się nie żenić z miłości, a potem daje nam rozdział, który tytułuje Jako jest wdzięczne małżeństwo zgodne. I jak on pięknie pisze o ludziach, którzy się kochają, którzy dzielą troski, dzielą radości, którzy doglądają gospodarstwa, cieszą się dziećmi. To jest rejowy model miłości. To jest raczej taka miłość przyjaźń, tak byśmy powiedzieli, miłość przyjaźń, ale jej fundamentem jest takie twarde stąpanie po ziemi. Proszę Państwa, gdybyśmy dzisiaj spytali Reja, no to jak mamy żyć? To przede wszystkim on był bardzo blisko związany z przyrodą. I jak on ją kochał, to świadczy o tym, że w takiej sumie, w której mówi o swoich najważniejszych sprawach, to on nam daje przepis na to, jak ogórki kisić, jak cwikłę zrobić, jak jechać na polowanie, jak kurkę sobie kupić na wiosnę, odchować kurkę, jesienią sprzedać, ile na tym zarobimy. Proszę Państwa, on kocha życie. Ten człowiek tak kochał chwilę obecną, że jest to chyba jedno z najpiękniejszych przesłań, które ma nam do powiedzenia. I proszę Państwa, bardzo króciutki fragment, bo ja to co chwilę patrzę na zegarek, ale musimy tego posłuchać. Jesienne rozkosze i gospodarstwa. Przyjdzie jesień. A zaż nie rozkosz do siana się przejeździć. Ano na dobnie uorano, na dobnie sieją, włóczą, śpiewają, ano serce rośnie, ano się nadzieją cieszy, iż z tego dali Pan Bóg doczekać na drugi rok pożytek urośnie. A wszakoż tego dojrzeć, aby było dobrze uorano, aby urzechy nie było, aby tylko trawy nie truto. Zobaczmy opis jesieni, no tak, tylko z czyjego punktu widzenia byliśmy. Z punktu widzenia kogoś, kto ma 17 wsi i dogląda i cieszy się tym.
cieszy. I on wszystkie cztery pory roku kocha, bo zazwyczaj zima jest pokazana jako taka pora, no, nieprzyjazna człowiekowi. Jest mu po prostu zimno, jest ciężko przetrwać. A on mówi, że zima też ma tyle atrakcji, można łowić ryby, można iść do lasu na polowanie, można tu i teraz fascynować się pięknem dzieła stworzenia. I jeszcze też bardzo króciutki fragmencik. Zima co za pożytki i co za rozkoszy w sobie ma. Przyjdzie zima, a zaś mała rozkosz, kto ma lasy albo łowiska, z rozmaitym się zwierzęt nagonić. A jeśli się poszczęści, więc go nabić i przyjacielom się zachować. I w sobie pożytek może się z tego uczynić. Kto też ma jeziora, stawy wielkie, niewody, a zaś nie rozkosz po głębokich wodach się nachodzić albo najeździć. Za chwilkę będzie mówił, żeby tam przyjaciołom sardę upolować. Proszę Państwa, on tak kocha to, o czym mówić, to słychać w tym utworze. Gdyby on tego nie kochał, my byśmy to od razu poczuli. I ta wielka obserwacja szczegółu, on ma przepiękne porównania. No dobrze, tylko gdybyśmy my się na tym momencie zatrzymali, te cztery pory roku, prawda, łowienie ryb, siano i tak dalej, kiszenie ogórków, to jest jeszcze mało. Bo Rej mówi, człowieku, możesz sobie sam na własne życzenie zniszczyć swoje szczęście. Dlatego, że od człowieka poczciwego to jest też taki wykład, jak godnie żyć. I proszę Państwa, bardzo ważne słowa padają na temat tego, w jaki sposób my sami sobie życie zatruwamy. Rozdział ma tytuł taki. Siedem śmiertelnych grzechów jako żywot psują. Patrzę za się między zacniejszymi, jakie niebezpieczeństwa, jakie zwady, burdy, wojny, a przy tym opilstwa, obżarstwa, rasunki, prawa, trudności, prawa, czyli procesy. A zaż też to żywota mało ukrócić może? Rej mówi tak, jeżeli pijesz, prawda, to on przestrzega przed pijaństwem, jeżeli, prawda, prowadzisz zły tryb życia, obżerasz się, kłócisz, jeżeli się gniewasz na kogoś, to ty sam sobie szkodzisz, człowieku. I za chwilę mówi tak, a mnie masz, aby gniew zajątrzony mało przyrodzenia zgwałcił i żywota ukrócił. I za chwilkę Rej opisuje człowieka, który się gniewa i mówi, że ten człowiek całą swoją energię życiową poświęca na to, żeby się zemścić, zamiast się cieszyć. Bo taki ubolawszy jako nałożną niemoc, czyli chory jak na chorobę obłożną, już mu się tylko to we łbie wierci, jakoby się pomścił, a uczynił dosyć uporowi swemu. Więc też mnie masz, aby mu mi łakomstwo nie przeszkodziło. Czyli zobaczmy, sami sobie szkodzimy, jeżeli nie mamy uporządkowanego wnętrza, jeżeli się złościmy, gniewamy, nie umiemy przebaczyć. Dlatego też jest to pewien wykład wad i cnót. I dlatego ta książka była tak bardzo popularna. Bo proszę Państwa, przecież dwa lata wcześniej, w 1565 roku, trzy lata wcześniej, został wydany Dworzanin Polski Łukasza Górnickiego. Też takie zwierciadło, które uczy jak żyć. Ale dworzanin się w ogóle w naszej kulturze nie zakorzenił, bo to była kultura dworska, elitarna. A zakorzenił się właśnie żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja. Proszę Państwa, przepiękne fragmenty o czasie i o przemianie. Czas jest nazwany nawet złodziejem, który nas okrada. I Rej mówi jedno, ciesz się życiem tu i teraz. Ciesz się każdą chwilą, bo ona za chwilę przeminie. Ciesz się wiosną, latą, jesienią, zimą. Jako nas czas, jak złodziej okrada. Albowiem patrz, mój miły bracie, jako nas czas, jak złodziej po cichu okrada. Już ci ukradł i młode, i średnie czasy twoje. Już jako one opowiadają, na ostatecznym szczeblu swoim stoisz. Jedno cię zepchnąć, a bierzesz się na daleką drogę. Także żywot człowieka poczciwego to też jest taki rejowy wykład o przemijaniu. On jest świadomy tego przemijania, on się nie boi. On się nie boi, on oswaja lęk przed starością, przed niedołęstwem, przed śmiercią. Właśnie w perspektywie miłości Boga. I też, proszę Państwa, przepiękny fragment, ja myślę, że minęło 450 lat, ale ja odnajduję w nim wiele analogii do naszej kultury, do nas samych. Rej opisuje tych ludzi, którzy cieszą się tym, że im szybko mija czas. A są drudzy, co jakoby z jaką radością czasy swe wyliczają, aby im
rychło zbiegły. Bo go usłyszysz jeszcze w Mięsokusty, czyli zaczynamy od karnawału, prawda? Po onej roztropnej biesiedzie, a on już sobie dobrze tuszy, iż nam dali Bóg prędko post zbierze, bo na krótki dzień wyszedł. No wiemy, że post to 40 dni, prawda? Więc w karnawale myślimy, a post, potem będą święta, prawda? Po świętach to już studenci myślą, a już niedługo będą wakacje. I tak ciągle żyjemy nie tu i teraz, tylko chwilą przyszłą. I dokładnie to samo Rejk pisze 450 lat temu. Zobaczmy. Potem z Wielkiej Nocy liczy kalendarz daleko li do świętego Jana. Tusząc sobie dobrze, iż to dam na Bóg prędko zwierzy, bo tam też po tym rychło żniwa, czyli już, prawda, przełom lata i owoce nastaną. Potem liczy do świętego Marcina, też sobie tuszy, iż ten dali Bóg prędko zwierzy, bo już nam czynsze przypadną. No i wszystko się kończy na Boże Narodzenie. A potem Rej mówi tak, cały rok minął, a tego nie baczy, iż ten sam Pan za tymiż czasy bierze, a nie baczy, gdzie mu podkowa odpadnie, a gdzie już aż na szyję utknąć ma. No niestety trochę trudna ta polszczyzna, ale po prostu człowiek oczekuje nadejścia upragnionej chwili, a zapomina, że nie cieszy się tą chwilą, która jest tu i teraz. Coraz bliższy jest śmierć. I ja myślę, że w naszym myśleniu ludzi współczesnych, którym ciągle brakuje czasu, to my ciągle żyjemy przyszłością. Nie żyjemy, nie smakujemy tej chwili, a Rej nas uczy. Zasmakuj piękna chwili. No i proszę Państwa, Rej jako psycholog. No ile razy słyszymy, nie martwić się na zapas, bo razy się nie martwić, bo co się martwić? To samo mówi Rej. 450 lat minęło, a my i tak się martwimy na zapas. Ale przeczytajmy przepiękny fragment. Albowiem każdy prasowny, czyli ten, który się martwi, dwie sobie szkodzie z jednej uczynić zawsze musi. Czyli jak ktoś się martwi, to sobie dwa razy szkodzi. Dlaczego? Jedna, iż się ufrasuje, a prawo ubleje. Ano mu się jeszcze nic nie dzieje. Jedno, iż go strach ubije. Druga zaś jeszcze gorsza, kiedy co nieszczęsnego przypadnie, to znowu drugi raz prasować się musi. Proszę Państwa, no jakie proste, jakie mądre i jak zarazem bardzo trudne do stosowania w życiu. Rej dzisiaj każdemu z nas mówi, nie martw się na zapas. Po co? Po co? Jeżeli się martwisz, to już sobie szkodzisz, a być może wcale do życia. A za chwilę mówi, jak należy żyć. Że człowiek powinien się ćwiczyć właśnie w takim pozytywnym myśleniu. I przeczytam tylko jedno zdanie króciutkie. A ty nie masz z kim innym burdy mieć, a nie masz inszego ćwiczenia czasu pokoju, harcujże ustawicznie, a wiedź burdę z tą zawikłaną, a z zafrasowaną myślą swoją, a nie daj się żadnemu strachowi unosić. A pomnij na obietnice pańskie i żadnemu biernemu jego, bez wolę jego i włos z głowy nie zginie. Proszę Państwa. Rej mówi, nie martw się. Po prostu myśl o tym, że nic nie dzieje się bez woli Bożej. Nie martw się na zapas. Żyj chwilą, ciesz się życiem. No i proszę Państwa, ta umiejętność cieszenia się życiem po prostu przenika cały żywot człowieka poczciwego, czyli dzieło, które on pisze już pod koniec i w którym zawiera całą swoją wiedzę na temat życia. Przepiękny fragment. Nic lepszego w każdym żywocie. Jedno radość, a weselę. A iż w każdym żywocie każdego stanu to jest najrozkoszniejsze każdemu, co jest radością, a z pociechą jego. I każdy się o to stara. Ale jeśli ma być żywot poczciwy, wtedy ma być i radość każda, i pociecha poczciwa. Uważaj, że to sobie zawsze, o jaką się starać masz. Aby cię ani na zdrowiu, ani na słowie, ani na dobrym imieniu nie obraził. Proszę Państwa, miłość do przyrody. Umiejętność czerpania radości ze wszystkich czterech pół roku. Też świadomość tego, że radość wypływa z ładu moralnego, że jeżeli się gniewamy, prawda, denerwujemy na kogoś, nie umiemy przebaczyć, sami sobie szkodzimy. Tłumaczenie innym, żyj tu i teraz, nie martw się na zapas, no dobrze. Tylko chwileczkę. A co z ciemną stroną życia? Przecież jest cierpienie, jest ból, jest starość, jest wreszcie śmierć. Proszę Państwa, Rej trochę wyidealizował. Przemilczał to, co jest najtrudniejsze dla człowieka, ale też w przepiękny sposób on oswaja
nasze lęki przed śmiercią. I ogromna część żywota człowieka właściwego to jest właśnie tłumaczenie człowiekowi, czego się boi w starości i jak się tego nie bać. Tutaj Rej oczywiście nawiązuje do poglądów starożytnych i mówi, że czterech rzeczy się boją ludzie starzy. Pierwsza to jest taka jedna, iż się każdy nadziewa, że się już w starości swej do żadnej poczciwej sprawy i do żadnej potrzeby przygodzić nie może. Czyli po prostu martwimy się, że no już nikomu nie jesteśmy potrzebni. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Zobaczmy, 450 lat minęło. A ile w nas jest właśnie takiej troski, prawda, że będę niepotrzebny? Druga. Boimy się, aby nam ciała, starość nie zemdliła tak, jak w niektórych skorzałych widzimy. Iżby się też już ni nasz dobrego przygodzić nie mógł. Czyli boimy się, że już po prostu ciało będzie słabe, chore. Nie damy sobie fizycznie rady. Trzecia. Boimy się, aby nam tak bardzo świata nie omierziła starość, żebyśmy się już ani krotochwile żadnej, ani dobrej myśli żadnej użyć nie mieli. Jedno tak prawie, abyśmy umrzeć mieli jako jaskółki na zimę. No zobaczcie Państwo, to piękne porównanie. On właśnie takie porównania nam daje do przyrody. Jako jaskółki na zimę. Człowiek się boi na starość, że już się niczego nie będzie, z niczego nie będzie cieszył, że już nie zazna radości życia. No i wreszcie czwarty powód, lęku przed starością, czwarta, iż się już bliżej śmierci nadziewamy niż w innych czasach, bo pospolicie u jesieni zima bywa. I ten topos 4,5 roku oznacza też 4 etapy ludzkiego życia. Starość to zima i boimy się śmierci. Rej wymienia te 4 powody, a następnie mówi, dlaczego się ich nie bać. Mówi, że Bóg w szczególny sposób opiekuje się ludźmi starymi, więc znowu on oswaja starość i śmierć, ale tylko z perspektywy religijnej. To jest jedyne, co mógł zrobić. I mówi się, że Rej pozostał renesansowy do końca, bo on się pogodził z tym, co w życiu najgorsze. Filozofia renesansu to przecież filozofia optymistyczna, która stawia człowieka w centrum. Ale Kochanowski w pewnym momencie się załamał, prawda? Znamy te przepiękne treny, które są świadectwem załamania, takiego załamania filozoficznego i religijnego, jakiego Rej nie przeżyje. U Reja tego nie ma. I proszę Państwa, ja tylko jeszcze jeden ostatni fragment przeczytam. Widzimy starego człowieka, no każdemu z nas życzę takiej starości. Siedzisz w nadobnym domku, któryś sobie zbudował wedle myśli swojej, ano łóżeczko nadobnie usłane stoi dla odpocznienia twego, ano ci synowie służą, jeśli je Pan Bóg dał, i z żonkami swymi wymyślając ci potrawki wedle czasów swoich. Ano ci jeden przyniesie ptaszków, drugi zajączków, białe głowy kurek, owoców rozlicznych, że bezpiecznie możesz rzec w onym wdzięcznym pokoju swoim. Używaj miła duszo, bo masz wszystkiego dosyć. Proszę Państwa, ideał. Ideał. Stary człowiek leży w domu, który sobie zbudował. Synowie, córki są do jego usług. On wszystko ma. On teraz się już szykuje, Rej mówi, że on się szykuje do tej onej ostatecznej rozprawy, prawda, bo stanie przed Bogiem, ale przecież Bóg jest dobry, miłosierny. Przygarnie go, jak kochający ojciec dziecko. I ten człowiek z jednego życia przejdzie do życia drugiego. Więc Rej po tych 450 latach dzisiaj nam mówi tak, nie bój się starości, nie bój się śmierci. No dobrze, tylko to jest ideał. Tu jest bardzo wiele przemilczane. Jest przemilczane, nie, no jest przemilczane to, co najtrudniejsze. Nawet kalectwo. Jest taki fragment, w którym Rej pisze, no dobrze, a jeżeli nie możesz chodzić, prawda, no to już do tego sianka nie pójdziesz. No to mówię, no to trzeba wsiąść na wóz i pojechać. Zawsze optymistyczny, zawsze. To jest, proszę Państwa, taka radość życia, taka energia, jakiej życzyłabym każdemu z nas. No i wreszcie już na zakończenie, króciutko, jakie jest znaczenie tego żywota człowieka poczciwego i dlaczego właśnie stwierdziłam, że dzisiaj warto o nim powiedzieć. To są obrazki z życia codziennego XVI-wiecznej szlachty, ale przesłanie aktualne do dziś. Utwór był bardzo popularny w kulturze staropolskiej i elementy tego modelu życia widzimy jeszcze w XIX wieku. No i wreszcie to, że Rej kocha życie, że jest renesansowy do końca, że godzi się i afirmuje to, co najtrudniejsze, czyli cierpienie, starość, śmierć. Rej nam mówi po prostu jedno.
kochajmy życie, bo jest piękne, jedyne i przychodzimy od Boga, bo zaczyna żywotem, żywot człowieka poczciwego opisem księgi stworzenia człowieka, księgi rodzaju. Przychodzimy od Boga, idziemy do Boga. Dziękuję.